Gdyby Zbigniew Ziobro przed układaniem list i przed rekomendowaniem kandydatów zapytał mnie o radę, radziłabym mu, aby nie wskazywał takiego kandydata. Czyli nie podoba się pani ta kandydatura? Na pewno powiemy, że zakaz importu wprowadzony pod koniec maja będzie podtrzymany 15 października, że będzie to niejednostronne, 15 września, przepraszam, że na pewno będzie to niejednostronne, czyli nie tylko Polska, ale te pięć krajów, które jest najbardziej frontowe. Tego też pani jest pewna. Wedle zapewnień, które i według informacji, które mam od pana ministra Telusa, tak będzie, czyli że to jest decyzja pięciu krajów członkowskich. Poziom zadłużenia w relacji do PKB jest jednym z najniższych w Europie, pani redaktor. No taka jest prawda, 118% w relacji do PKB w krajach takich jak Włochy i 47% w Polsce, no więc takie to są dane. A w jakiej dane. Perspektywie te zaciągane długi będą mogły być spłacane, pani zdaniem? No, tego typu obligacje i tego typu emisja to nie jest tylko specyfika Polska, Francja czy Niemcy. To nie jest na pokolenie, tylko ze dwa, prawda? To mówimy o dekadzie czy dwóch dekadach, ale mówimy tylko o zadłużaniu się w sytuacji, kiedy ten dług jest zaciągnięty nie na podwyżki, nie na konsumpcję, tylko na inwestycje. Państwa gościem Ekspresu Biedrzyckiej Jadwiga Emilewicz, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. I dodam, że trójka na poznańskiej liście Prawa i Sprawiedliwości. Tak jest, zapraszam do Poznania. Pani odczytała tę trójkę jako jakiś dowód, jakieś wotum nieufności dla pani, no bo nikt się nie spodziewał, że była wicepremier, że obecna wiceminister dostanie trójkę w Poznaniu. Tak szczerze, zupełnie naprawdę szczerze panią pytam. Zupełnie szczerze. Pani redaktor, liderem listy jest minister konstytucyjny, na miejscu numer dwa jest szef struktur Prawa i Sprawiedliwości w Poznaniu i w powiecie. Czyli po prostu zna pani swoje miejsce. A ja jestem bezpartyjnym członkiem klubu Prawo i Sprawiedliwości, więc myślę, że jest to zupełnie racjonalna kolejność, także nie jestem zaskoczona. Nie jest i rozczarowana też nie? Też nie jestem rozczarowana, to jest bardzo intensywna kampania. Ja wczoraj na urlopie w Poznaniu, w powiecie poznańskim, w Powiedziskach, w Stęszewie, pod koniec tego tygodnia, cały weekend także na kampanijnym szlaku, więc 37 dni nam zostało do wyborów i to będą bardzo intensywne dni. Będziemy je bardzo efektywnie. Myślę, cała nasza trójka liderzy tej listy intensywnie spędzimy po to, żeby utrzymać status quo, a być może je powiększyć. Kończąc temat list, pani minister, bo nie chciałabym poświęcać im jakby zbyt wiele czasu, bo zdecydowanie większe wszyscy problemy mamy jako obywatele, to jeszcze jedną rzecz muszę dopytać, skonfrontować, upewnić się. Ja wiem, że pani przez dziennikarzy na bieżąco właściwie i na świeżo, jak to się mówi, była pytana o kandydaturę między innymi pana Bąkiewicza z list Prawa i Sprawiedliwości. Powiedziała pani, że są także egzotyczni kandydaci na listach Koalicji Obywatelskiej i że nie widzi pani problemu w tym, że pan Bąkiewicz startuje z list PiS-u z całą swoją przeszłością, korzeniami, z których się wywodzi i tak dalej. Czy pani dziś, już po czasie, kiedy na chłodno sobie to przeanalizowała, podtrzymuje tę opinię? Znaczy, ja uważam, że polityka to nie jest małżeństwo z miłości, ale to są związki z rozsądku. I tutaj związek z Bąkiewiczem jest z rozsądku? Koalicjanci. Bąkiewicz jest kandydatem wskazanym przez koalicjanta, przez suwerenną Polskę. To nie jest kandydat wskazany przez Prawo i Sprawiedliwość. Ja bym zapytała tak, a czy panią redaktor nie zdziwił kandydat pan Roman Giertych na listach Koalicji Obywatelskiej? Nie. No wydaje mi się, że jest nie, tak nie, odległy, jeżeli pani mnie pyta, to ja pani odpowiada. No to ja powiedziałabym tak, być może w tych wyborach jest tak, że każda lista musi mieć swojego Giertycha i troszkę takim kandydatem jest... pani porównuje jest, pana Giertycha do pana Bąkiewicza? Trochę kandydatem jest prawdopodobnie pan Bąkiewicz na listach Prawa i Sprawiedliwości, ale ja podkreślam, pan Bąkiewicz ma odległe miejsce na liście. Na tej liście liderem jest Marek Suski. Ostatnie, to jest drugie najlepsze miejsce po pierwszym według wielu, ale pani minister, sekundkę, jest to powolutku. Jeszcze kilku świetnych czy pani porównuje kandydatów? Pana Giertycha do pana Bąkiewicza? Tam są dwie świetne kandydatki. Dobrze, ale ja nie o to pytam. Górska, ja pytam o to, czy pani porównuje? Bardzo rekomenduję ten pana wybór. Giertycha do pana Bąkiewicza. Ja jeszcze raz powtarzam, że to w bo powiedziała pani, każda lista musi mieć swojego Giertycha. To jest, używam takiego porównania, dlatego że dla mnie było bardzo dużym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę poglądy pana Romana Giertycha. Ale ja pytam o poglądy pana Bąkiewicza, nie pana Giertycha. Znam od wielu lat, które i w zakresie ochrony życia, i w zakresie stosunku do państwa polskiego, i kwestii ochrony bezpieczeństwa. No więc ja dla mnie to jest... Ja chcę pani co sekundę wchodzić w słowo, więc gdyby będzie pani mi odpowiadać na moje pytania, to będzie zdecydowanie łatwiej, wtedy też po prostu ta rozmowa będzie wyglądała inaczej. Ja pytam panią w tym momencie nie o poglądy Giertycha, bo o poglądy Giertycha pytam polityków Koalicji Obywatelskiej, proszę mi wierzyć, jak oni tu przychodzą. Ale teraz pytam panią jako polityczkę Prawa i Sprawiedliwości. Czy pani nie ma problemu z poglądami pana Bąkiewicza? Pani redaktor, klub parlamentarny dzisiaj to jest ponad 200 posłów. Wiem. I to jeszcze raz powtarzam, to nie jest zaproszenie na imieniny, gdzie zaprasza się przyjaciół tylko i wyłącznie, z którymi ma się ochotę spędzać. Pani minister, ja sobie z tego zdaję sprawę, ja się ponad 20 powtarzam. Lat zajmuję polityką.
polityką. Dlatego, tylko pani redaktor, więc jeszcze raz powtarzam. Pytam. Jeszcze pani, raz powtarzam. Jako Jadwigi Emilewicz. Nie ja, ale suwerenna Polska wskazała pana Bąkiewicza. Ale podoba się pani to, że on się znalazł na listach, czy się pani nie podoba? On jest na liście w Radomiu, ja jestem na liście w Poznaniu. Czy nie chce pani odpowiedzieć na to pytanie po prostu? Nie będę musiała, bo nie będę miała takiego dylematu, czy muszę postawić krzyżyk przy panu Bąkiewiczu. I myślę, że wyborcy prawicowi w okręgu radomskim mają naprawdę paletę, duży wybór i tam są naprawdę świetni kandydaci. Ja rekomenduję, jeszcze raz powtarzam, kobiety z tej listy. Pani minister, to jeszcze raz. Podoba się pani ta decyzja koalicjanta o rekomendowaniu pana Bąkiewicza, czy po prostu nie chce pani odpowiedzieć na to pytanie? Gdyby Zbigniew Ziobro przed układaniem list i przed rekomendowaniem kandydatów zapytał mnie o radę, radziłabym mu, aby nie wskazywał takiego kandydata. Czyli nie podoba się pani ta kandydatura? Nie komentuję, jeszcze raz powtarzam. Lista w Radomiu nie pani nie chce tego komentować? Lista w Radomiu nie jest moim dziś zmartwieniem. My mamy bardzo trudny okręg w Poznaniu. Jest pani zmartwienie, bo jak pani widzi, wszyscy panią o to pytają. Mamy do wykonania bardzo trudną... Jesteście jedną drużyną. Mamy w Poznaniu do wykonania bardzo trudną pracę. Jest to chyba najtrudniejszy dla prawicy okręg wyborczy. Jest nas tutaj trzech liderów tej listy, obecnych parlamentarzystów, ministrów. Będziemy robić wszystko, aby utrzymać status quo, a być może zwiększyć liczbę parlamentarzystów reprezentujących Poznań. Gdyby od pani zależało układanie list, pani Bąkiewicza by na te listy nie wpuściła. Ale ja i zamknijmy temat. List, ale gdyby redaktor, pani układała, pani minister, redaktor, ja nie układam ale czego list. Pani się boi? Ja się niczego nie boję. No to proszę wprost odpowiedzieć. Pani redaktor, ale ja jestem kandydatem Prawa i Sprawiedliwości z Poznania, wskazanym bezpartyjnym, byłym wicepremierem, ministrem obecnym, który będzie walczył o najlepszy wynik tej Jasne, listy w Poznaniu. Ja to doskonale rozumiem. Nie zawsze minister, na liście ale jest pani są w jednej drużynie z Robertem Bąkiewiczem. Nie zawsze na liście są kandydaci, których, jak powiedziałam, zaprosiłabym do domu na kolację. Pan Bąkiewicz nie jest takim kandydatem z całą pewnością i tak jak mówię, ma odległe miejsce i tak jak powiedziałam, na tej liście są świetni kandydaci, których prawicowy wyborca ma z czego wybierać. Pani minister, mamy rekomendację, która zakłada, że będzie przedłużony zakaz importu ukraińskiego zboża do Polski. Pan premier Mateusz Morawiecki dość jasno mówi w tej sprawie i na ten temat, że tylko Prawo i Sprawiedliwość może zagwarantować bezpieczeństwo polskim rolnikom. Polscy rolnicy chyba uważają trochę inaczej, bo było im obiecane wiele rzeczy, chociażby z opróżnieniem magazynów zbożowych. One w dalszym ciągu do końca nie zostały opróżnione. Pan minister Telus mimo zapowiedzi, że poda się do dymisji, do tej dymisji się nie podał. I teraz idziemy na zwarcie z administracją ukraińską. Jak pani ocenia przebieg podejmowania decyzji w tej sprawie? No, jesteśmy w bardzo trudnym okresie i też, żeby była jasność, my ten dialog z administracją prowadzimy na różnych poziomach. Na pewno w sprawach rolnych prowadzi je przede wszystkim pan minister Telus, ale ja również jestem w stałym kontakcie. I z tak, no bo pani w ministerstwie odpowiada za sprawy ukraińskie. Z panią wicepremier Stefanyszyną. Ostatnio widziałyśmy się w Bukareszcie z panem wiceministrem Kaczką. Więc strona ukraińska, kiedy rozmawiamy spokojnie, nie pod dyktatem jednych zdań w mediach, zdaje sobie sprawę z sytuacji, w jakiej dzisiaj znajdujemy. Bo też przypomnijmy dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, tranzyt zboża ukraińskiego przez Polskę biegnie od wiosny tego roku nieprzerwanie. Po drugie, to z czego zdaje sobie sprawę również strona ukraińska, to, że za sprawą embarga na import wprowadzonego pod koniec maja w Polsce kanał solidarnościowy nadal działa. To znaczy, że strumienie transportowe i zboże trafia na rynki, na które miały trafiać, czyli dla głodującej Afryki, tam, gdzie były podstawowe rynki zbytu ukraińskiego. Dodajmy jeszcze również jedną ważną rzecz. Tranzyt zboża ukraińskiego przez Polskę w tym roku zwiększył się dwukrotnie w stosunku do roku ubiegłego i także do lat przedwojennych. A mamy rok wyjątkowy, jeżeli chodzi o zboże, o żniwa w Polsce. Mamy wzrost plonów o 13% w stosunku do roku ubiegłego, czyli w kilka ostatnich lat, więc to jest nasza realna polityka. O konsekwencjach utrzymania tego embarga. Ale właśnie, więc po pierwsze embargo oznacza dalej zgodę na tranzyt przez nasze 5 krajów, bo też pamiętajmy, to nie jest jednostronna decyzja Polski. Pan minister Telus, który spotkał się ostatnio w Kordobie ze swoimi odpowiednikami z całej Ukraińcy Europy. Nam grożą zakończenie sprawy w sądzie, pani minister. Ale ja już tych głosów nie słyszę. Tak? Ja już tych głosów... Było takie jedno emocjonalne wystąpienie pana wiceministra Kaczki. Już po tym jednorazowym mieliśmy łagodzenie sytuacji przez panią wicepremier. I dzisiaj już takich głosów nie słyszymy, dlatego że w dialogu, normalnej rozmowie strona ukraińska zdaje sobie sprawę, że jeszcze raz powtarzam, tranzyt zboża ukraińskiego przez Polskę, przez Słowację, przez Węgry, przez Rumunię
idzie. To jest bardzo trudne, dlatego że porty w Konstancy, porty dunajskie czy tranzyt cargo przez Polskę jest znacznie bardziej wymagający niż przez porty w Odessie. Pani minister. Jest normalną rzeczą, że my dzisiaj, rozmawiając z Komisją Europejską, pokazujemy te dane oraz mówimy, że w długiej perspektywie będą potrzebne dodatkowe dopłaty zarówno do transportu, jak i do inwestycji portowych na Bałtyku czy portowych w Konstancy. To jest normalna rzecz. I też przypomnijmy jedną rzecz, bo przy ogromnym wsparciu, jakie udzieliliśmy Ukrainie, jednocześnie, no to jest tak, jak zawsze ja powtarzam, to instrukcja bezpieczeństwa na pokładzie samolotu jest taka, że jeśli coś się dzieje, matka ma najpierw sobie założyć maskę z tlenową, a dopiero potem dziecku. Więc my w tej sytuacji rozmawiamy z Ukrainą, my nie możemy zachowywać się inaczej po to, żeby nie wspierać polskich rolników. Oczywiście interes polskiego rolnika jest na miejscu pierwszym, ja się z tym absolutnie zgadzam, tylko zastanawiam się, jak premier dzisiaj nam mówi, że nie otworzymy granic, Polska nie pozwoli, by zalało nas ukraińskie zboże, po tym jak już nas zalało, to czy to nie jest taki mądry Polak po szkodzie? I czy to nie jest udawanie, że nie ma problemu, który już wcześniej, do którego już wcześniej dopuszczono? Ja nie powiedziałabym, że nas zalało, ponieważ dane, które ja posiadam, pokazują jasno i wyraźnie. Rolnicy mówią, że zalało, że silosy są pełne w dalszym ciągu. Ale niektóre. Jeszcze raz, pani redaktor, powtarzam. Mamy z żniwa wyższe o 13%. Ale to nie dlatego są silozy pełne, pani minister. Tylko dlatego, że nie... Ale również przede wszystkim... Sprzedano ukraińskiego zboża. Nie, no przede wszystkim dlatego, ukraińskie zboże nie trafiało do polskich silosów. Ukraińskie zboże Rolnicy twierdzą, że trafiało. No, ja rozmawiałam wczoraj z rolnikami w Stęszewie i takich informacji od nich nie usłyszałam. Tak jeszcze raz powtarzam, mamy rzeczywiście bardzo wysokie żniwa. Znowu sytuacja w Europie różna. Mhm. W naszych krajach mamy bardzo dobre żniwa. We Francji, we Włoszech po suszy ogromnej tego zboża tam brakuje. I musimy zrobić wszystko, żeby to zboże, którego dzisiaj, jeżeli potrzebuje kraje Europy Zachodniej, to żeby tam trafiło. Dobrze, pani minister, jedno ostatnie zdanie, tak. Pani, bo to w sprawie, bo rzeczywiście, jeżeli chodzi o obecności produktów rozmaitych, które wchodzą na jednolity europejski rynek. Pamiętajmy, że po wejściu Polski do Unii Europejskiej polscy pracownicy czekali na przykład 6 lat na to, aby móc pracować na rynku europejskim, na rynku niemieckim. Polskie produkty spożywcze też najpierw została przygotowana wspólna polityka rolna, zanim został otwarty rynek na produkty rolne od nas. Europa nie otwiera, ten jednolity rynek europejski nie otwiera się na klik i to nasi partnerzy z Ukrainy, także my staramy się im o tym mówić. Do kiedy polski rząd będzie utrzymywał to embargo na ukraińskie zboże? No, na pewno będzie przedłużone, tak sądzę, no dzisiaj ja będę... No to wiadomo, że to nie jest wiążące, no, ale będzie, według prognoz pani, jak to przedłużone. Do kiedy? No ale ja sądzę, że to będzie co najmniej do kolejnego roku, ale to tak jak powiedziałam, dzisiaj będzie. Ale do kolejnego roku łącznie z, jak rozumiem, sezonem żniw, tak? Tak, czyli... chyba że, no, tak jak powiedziałam, my dzisiaj będziemy o tym rozmawiać na Radzie Ministrów. Mhm. Na pewno prowadzimy również aktywną politykę na poziomie Komisji Europejskiej, prosząc ale o to, rozmawiając. Ale raczej nie komisarz Wojciechowski. No ale partnerem do rozmów na pewno jest pan minister Telus i z tego co wiem, takie rozmowy są prowadzone nieustająco. Nasz postulat w zakresie wsparcia, tak jak powiedziałam, tranzytu, dopłat do tranzytu, no, jest przedstawiany na w Brukseli. To właściwie jakie zapewnienie może pani złożyć dzisiaj polskim rolnikom w tym kontekście? No, na pewno powiemy, że zakaz importu wprowadzony pod koniec maja będzie podtrzymany 15 października, że będzie to niejednostronne, 15 września, przepraszam, że na pewno będzie to niejednostronne, czyli nie tylko Polska, ale te 5 krajów, które jest najbardziej frontowe. Tego też pani jest pewna. Tego, no, wedle zapewnień, które i według informacji, które mam od pana ministra Telusa, tak będzie, czyli że to jest decyzja 5 krajów członkowskich. To, czy Komisja Europejska podtrzyma ten zakaz jako zakaz europejski, zobaczymy. No to tego dzisiaj na pewno nie mogę powiedzieć. Mogę powiedzieć jedno. W ubiegłym tygodniu miałam spotkanie w Berlinie z moim odpowiednikiem i w Ministerstwie Gospodarki, który wyraził szerokie zrozumienie, że rozumie stanowisko Polski w tej sprawie. Więc zakładam, że to porozumienie na forum Unii Europejskiej będzie, poparcie dla stanowiska tych 5 krajów będzie szersze i wykraczające poza Dobrze. Te 5 krajów. Pani minister, czy ostatecznie już rząd Prawa i Sprawiedliwości zdecydował o tym, że nie będzie ubiegał się o środki z Krajowego Planu Odbudowy. Ja nie rozumiem takich spekulacji, bo rzeczywiście widziałam takie nagłówki w gazetach, ale myśmy nic takiego nie powiedzieli. My mówimy jasno, że ale jeżeli zapowiadane na... jest dalsze pogłębienie tej reformy wymiaru sprawiedliwości,
co do której wątpliwości mają instytucje europejskie, łącznie z europejskimi sądami. Jeżeli Jarosław Kaczyński mówi o tym, że domkniemy to i nikt nas już nie powstrzyma, no to rozumiem, że jest to równoznaczne z utratą środków z Krajowego Planu Odbudowy. Na scenie nie padło, oprócz tego, że chcemy domknąć kwestię reformy wymiaru sprawiedliwości. Ale to jest oczywiste, to wystarczy myśleć, łączyć kropki. Przecież, no nie, no dla mnie oczywistą jest to, że na pewno naszym celem powinno być uproszczenie, skrócenie procedur, wycofanie części spraw z sądu i wprowadzenie ich do notariuszy. No ale nie, ale pani redaktor powiedziała, że nie cofniemy się. Ale to nie jest domknięcie systemu, bo to wszystko, o czym pani mówi, się nie wydarzyło. Ta reforma polegała na czymś zupełnie innym, doskonale pani wie. Ale ja zakładam, sprawy się ja wydłużają, program. Oczekiwanie się wydłuża ale i tak ja czytałam, dalej. Ja czytałam nasz program, pani redaktor, i w tym programie w zakresie wymiaru sprawiedliwości są rzeczy, o których ja właśnie mówię. Prawda? Ale one czyli już były w 2015 roku, mamy 2023. Przekazanie części spraw do notariuszy, aby nie musiały się nimi prostymi sprawami związanymi z księgami wieczystymi na przykład zajmować. Pani minister, ja to rozumiem, tylko powtarzam. Więc to ja też nie było widzę w programie powodu. PiS-u w roku 2015. Myślę, jesteśmy w 2023 i te postępowania się wydłużają. Pani redaktor, ale myślę, że byłoby bardzo niebezpieczne, gdybyśmy powiedzieli, że jakiegoś wymiaru reform nie można przeprowadzać w Polsce, czy w dowolnie innym kraju członkowskim, dlatego, że takie czy inne postulaty w tej sprawie, czy ograniczenia wprowadza Komisja Europejska. No to byłoby naprawdę naruszenie porządku traktatowego europejskiego, więc wydaje mi się, że to jest elementem suwerenności państwowej, możliwość prowadzenia reform jednocześnie, także w zakresie wymiaru sprawiedliwości. Jednocześnie jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, działającym na podstawie traktatów i wspólnego unijnego prawa. To prawda, w jednym jednocześnie, zakresie, prawda? Jednocześnie dlatego instytucje pytam o europejskie. O, pani minister, będą środki z KPO? Ale czy to odwrócę nie do tego. I jednocześnie, bo powiedzmy sobie też jasno, instytucje europejskie starają się coraz mocniej wybijać na niepodległość i rozszerzać swój poziom kompetencji. I tak się dzieje z Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, tak się dzieje z Komisją Europejską, czy tak się dzieje z Parlamentem Europejskim. Nie, tak twierdzą, że nie ma naukowcy takiej sytuacji. Zajmujący się prawno-traktatowym, zwracają na to, wielu zwraca na to uwagę, że Trybunał Europejski, Trybunał Sprawiedliwości naprawdę to rozszerza mówi, że się swoje... wybija na niepodległość i że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Europejski wykracza Trybunał poza swoje kompetencje. Trybunał Sprawiedliwości chce rozszerzenia swoich pytam kompetencji. Pytam o nazwiska ekspertów, jeszcze którzy raz na powtarzam, to zwracają uwagę. Polecam raporty Centrum Europejskiego w Natolinie, wskazujące na to, od Centrum Europejskiego w Natolinie zapraszam naprawdę do czytania tamtejszych raportów. Dyskusja a ja zapraszam o rozszerzania do czytania raportów chociażby Fundacji Batorego. I dyskusja o rozszerzaniu kompetencji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na gruncie prawa, oczywiście, wskazywaniu jakby do mniemania. Pani minister, ten spór nie ma sensu, bo tutaj nie dojdziemy do konkluzji. Zdanie, zdecydowanie. Natomiast pytam panią o przyszłość środków z Krajowego Planu Odbudowy. No, one dotrą do nas, czy nie? Rząd w końcu złoży wniosek o wypłatę tych środków, czekamy, czy nie? Rząd będzie mógł złożyć ten wniosek wtedy, kiedy zbierze się Trybunał Konstytucyjny. Ale pani redaktor, taka jest prawda. No, myśmy ale pani minister, przeprowadziliśmy nowelizację ustawy, nowelizację... Czyli rozumiem, że przez Andrzeja Dudę tych środków, znaczy tego wniosku nie ma, tak? Zgodną z ustaleniami i z redakcją wspólną i przeczytaniem tej nowelizacji z Komisją Europejską i dzisiaj czekamy na to, aż zbierze się Trybunał Konstytucyjny. No i mam nadzieję, że to się wydarzy. Ja nie ale pani minister, czy pani uważa, którego... że to jest normalna sytuacja, że my rozmawiamy o tym, że Trybunał Konstytucyjny nie wykonuje swoich obowiązków? Ja uważam, że niedobrze, że Trybunał się nie zbiera od dłuższego czasu. To jest rzeczywiście problem. No i co się powinno z tym zrobić? No, Trybunał się powinien zebrać, ale to nie ja decyduję o tym, kiedy zbiera się Trybunał. No, to nie parlamentarzyści wskazują Trybunałowi, kiedy... Ale przyzna pani, że ta sytuacja jest... eufemistycznie rzecz ujmując, specyficzna. No, czekamy na orzeczenie Trybunału. Państwo nie złożyli wniosku, mówią, że nie złożyli wniosku, bo prezydent oddał sprawę do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał się nie zbiera, bo nie. Ale pieniądze bierze i podwyżki w budżecie na 2024 ma zapewnione. Tak, ale wracając do KPO, to ale nie wracając. Proszę się odnieść do tego, co powiedziałam. Ale KPO, niezależnie od tego, że dziś nie mamy podpisanej, nie wysłaliśmy listu w sprawie płatności, niezależnie od tego, Polski Fundusz Rozwoju prefinansuje i projekty, tak jak były założone w Krajowym Planie Odbudowy, one są uruchamiane, konkursy są uruchamiane i środki na rynek ale skąd trafiają. Są te środki? To są środki oczywiście z Polskiego Funduszu Rozwoju z emisji obligacji. To prawda, z emisji obligacji. A nie z zadłużenia podobnie, państwa? Podobnie emisja obligacji to jest emisja długu, przy czym dzisiaj, biorąc pod uwagę koszty obsługi długu, to jest najlepszy czas, kiedy możemy takie rzeczy robić, zwłaszcza, że mówimy czy o emisji długu. Koszty obsługi długu są dramatycznie wysokie w tej chwili. Zwłaszcza poziom zadłużenia w relacji do PKB jest jednym z najniższych w Europie, pani redaktor. No taka jest prawda, 118% w
relacji do PKB w krajach takich jak Włochy i 47% w Polsce. No więc takie to są dane. W jakiej perspektywie te zaciągane długi będą mogły być spłacane, pani zdaniem? No, tego typu obligacje i tego typu emisja to nie jest tylko specyfika polska. No to Francja chyba nie jest na pokolenie, tylko ze dwa, prawda? To mówimy o dekadzie czy dwóch dekadach, ale mówimy tylko? O zadłużaniu się w sytuacji, kiedy ten dług jest zaciągnięty nie na podwyżki, nie na konsumpcję, tylko na inwestycje, bo to są tego typu środki. A zatem tego typu zaciąganie kredytu u kolejnych pokoleń jest impulsem prorozwojowym, a nie pani minister, prawda jest taka, że parlament stracił funkcję kontrolną nad budżetem i doskonale pani wie, że tak jest. Ale to już zostawmy, bo jakby chyba wszystko w tej sprawie akurat jest jasne. Natomiast ja chciałam panią zapytać o decyzję... Czy Stany Zjednoczone także straciły... Ja nie wiem, ja nie żyję w Stanach Zjednoczonych, tylko w Polsce. Ale to jakby porównajmy polityki innych krajów. No to porównajmy. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to FED i RPP, bo myślę, że to jest takie dość miarodajne. Co pani sobie pomyślała, kiedy usłyszała, że Rada Polityki Pieniężnej trzykrotnie bardziej niż spodziewał się rynek obniżyła stopy procentowe? No to bardzo ambitna decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Ale czy rozsądna? Powiedzmy dwie rzeczy. Po pierwsze to, że będzie obniżka, spodziewaliśmy się, prawda? I to go spodziewali się wszyscy analitycy. 25 punktów bazowych. Analitycy coś tam wskazują, a fora takie jak Rada Polityki Pieniężnej, czy porównane przez panią FED, podejmuje swoje niezależne decyzje. Wskazała pani FED, no to powiedzmy sobie też jasno, że polityka FED-u w ciągu ostatnich dwóch lat jest bezprecedensowa, jeżeli chodzi o politykę kursową. Ale porozmawiamy o RPP, Więc RPP podjęło taką decyzję. Pan prezes Glapiński na konferencji prasowej wyjaśnił, jakie są jego predykcje w zakresie, czy przewidywania w zakresie inflacyjnym. Ta decyzja, jaką jest decyzją? Dla kogo ona jest korzystna? Jest bardzo korzystna dla eksporterów. No pani minister, ja dzisiaj, panią nie o to pytam. Dla kredytobiorców też. 2 miliony osób będą przez chwilę miały niższe raty kredytów. Ale dla eksporterów. To jest bardzo ważne. Dzisiaj, kiedy siada eksport w krajach... decyzja, pani zdaniem, w sytuacji, kiedy inflację mamy dwucyfrową. No, ale też jednocześnie mamy gwałtowny spadek dynamiki wzrostu cen od trzeciego... Gwałtowny? Kiedy pani była w sklepie mieliśmy 17. No, panie redaktor, mieliśmy 17%, a dzisiaj mamy nieco powyżej 10%, a na pewno będzie 1% do końca roku. Więc mamy jednocześnie wzrost inwestycji w firmach, bo to widzimy i to też widzimy w danych GUS-owskich. I pani naprawdę zleca na sercu jako matka i kobieta, która jak sądzę robi zakupy, chce mi powiedzieć, że jest gwałtowne wyhamowanie cen w sklepach? No, jeżeli mamy 17% czy 18% na koniec ubiegłego roku, a dzisiaj mamy 10,9%, to mamy niemal o połowę spadek tempa wzrostu cen. Więc one nie są takie jak ja bym, to nie jest, jakby koszyk zakupowy to nie jest koszyk marzeń, taki jak ja dzisiaj chciałabym go widzieć. Natomiast przewidywania na koniec roku są umiarkowanie, ale jednak optymistyczne, więc ja rozumiem taką decyzję. Jestem pani uważa, w stanie że zrozumieć. Ta decyzja nie doprowadzi do podwyższenia inflacji? Ja uważam, że przy utrzymaniu wskaźników pozostałych, takich jak one są dzisiaj, czyli bardzo niski poziom bezrobocia, wysoka produktywność, to jesteśmy w stanie utrzymać ten spadek cen na takim kursie, na jakim on był przed wakacjami. I co więcej, zwiększając eksport, zwiększając poziom zamówień w firmach, naprawdę doprowadzić do tego, o czym oczekujemy. Ale to trochę jest za dużo niewiadomych chyba, żeby w tak trudnej sytuacji podejmować taką decyzję. Ja wielokrotnie decyzję. Powtarzam, że ekonomia jest doskonałą nauką historyczną, bardzo trudną, jeżeli chodzi o przewidywania. Pani się wydaje, że to jest normalne, że wychodzi prezes NBP na konferencję prasową i wbrew temu, co mówi Główny Urząd Statystyczny, który potem zresztą tłumaczy się na Twitterze, zresztą w odpowiedzi na moje zapytanie, że nie, że to oni będą liczyć, jaka jest inflacja. Że to jest normalne, że wychodzi prezes i mówi, że mamy dzisiaj jednocyfrową i wczoraj mieliśmy jednocyfrową, a GUS podaje co innego i w ogóle nie czeka na dane GUS-u. Czy to jest normalna sytuacja? No nie, jakby dane dotyczące inflacji pokazuje Główny Urząd Statystyczny i to się nie zmienia i to jest nasze podstawowe źródło. To prezes natomiast chyba powinien lejce powstrzymać trochę, jeszcze raz też pamiętajmy o tym, że decyzje dotyczące stóp procentowych nie podejmuje jednoosobowo pan profesor Glapiński, tylko mamy Radę Polityki Pieniężnej, w której chyba zgodzimy się, że są naprawdę osoby, które rozumieją podstawowe prawa ekonomii. Dlatego tak. I te osoby rekomendowały podwyżkę stóp procentowych. Dlatego ze spokojem poczekajmy naprawdę na to, jakie będą konsekwencje. To a propos tego, bardzo dobrze pani minister, że pani mi przypomniała o tym wątku, bo on jest też dość niepokojący. A propos składu Rady Polityki Pieniężnej. Pani Gabriela Masłowska, rekomendowana przez Prawo i Sprawiedliwość do składu Rady Polityki Pieniężnej w Radiu Lublin, dokładnie 4 dni temu, powiedziała tak... Wysłannicy opozycji do Rady Polityki Pieniężnej cały czas proponowali podwyżki stóp.
Co pani na to? Wie pani, że to jest niezgodne z prawem, to co zrobiła pani Masłowska? Ja nie słyszałam tej wypowiedzi. No, a wiedziałam, że pani tak odpowie. To ja pani gwarantuję, że ona padła w Radiu Lublin. Rozumiem. No to można sobie wpisać, pani... nawet teraz jak pani sobie w Google wpisze, to będzie to wyskoczy. Wierzę pani, pani redaktor. Powiedziała tak. I co teraz? I co, jak pani to ocenia? To, no, kwestia obrad Rady Polityki Pieniężnej nie powinny być przedmiotem dyskusji w mediach. Pani minister, to nie o to chodzi. To jest złamanie tajemnicy państwowej, za którą to grozi 6 lat więzienia. No ale to ja rozumiem, że tą wypowiedzią zajmą się odpowiednie, jakby ja nie powinny się zająć. Dobra, to inaczej. Nie prosić się zająć tą wypowiedzią odpowiednie służby. Wiesz, jeżeli doszło do złamania prawa, to na pewno odpowiednie służby się tym zajmą, ale proszę mnie nie pytać, bo ja akurat przepisów prawa w tym zakresie ja naprawdę nie znam i nie wiem, czy pani Masłowska złamanie tajemnicy państwowej to jest 6 lat. Mówienie o tym, kto wnioskował w Radzie Polityki Pieniężnej jest złamaniem tajemnicy państwowej według ustawy, pani minister. Ja myślę, że no to o tym niech zdecydują właściwe organa państwa. No nie, ja będę o tym tutaj decydować. Jasne, ja tylko pytam o pani opinię w tej sprawie. Co pani sądzi na temat takiego, a nie innego postawienia sprawy przez panią Masłowską? Niech zbadają tę wypowiedź, czy doszło do złamania, czy nie doszło do złamania. Jeżeli doszło, to na pewno będą wyciągnięte konsekwencje. Jeszcze raz powtarzam, no nie mnie mówić i nie mnie wyrokować na ten temat. To na koniec, pani minister. Jeszcze chciałam zapytać panią o jak kobietę, już nie polityczkę, tylko kobietę, o wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który w Końskich powiedział, że kobieta w ciąży też ma prawo do życia i zdrowia. Pani redaktor, najważniejszą wypowiedzią dotyczącą kobiet w Końskich to była wypowiedź pani marszałek Witek. Ale ja pytam o tę konkretną wypowiedź. Ale była konkretna wypowiedź w sprawie kobiet. Ale ja pytam o wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego. Kobiet była wypowiedź pani marszałek Witek. W wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego znalazł się wątek dotyczący kobiet i dotyczący szacunku do kobiet i dotyczący ochrony życia. Też ma prawo żyć, to jest wyraz szacunku ze strony pana prezesa, tak? To może było niefortunne sformułowanie. Ja nie poczułam się urażona tą wypowiedzią. Najistotniejszym przesłaniem i tym elementem programowym dotyczącym kobiet, dotyczącym tego, że kobiety mają wybór i kobiety dzisiaj w Polsce, biorąc pod uwagę nasz status społeczny, miejsce, poziom wykształcenia, liczbę kobiet na stanowiskach menedżerskich, o czym wszystkim mówiła pani marszałek Witek. Jasne, tylko to było, myślę, najistotniejsze przesłanie. Ja bez naprawdę zbędnej złośliwości chciałam zapytać o ostatnie wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego i co się dzieje i co się powinno z tym zrobić, bo tak, pomylił brutto z netto, co kosztowało nas wszystkich 8 miliardów złotych. Bo ostatnio pomylił podaż z popytem. Teraz powiedział, że kobieta też ma prawo żyć. Mało tego, nie chcę użyć słowa skłamał, bo znowu to może być pomyłka, ale mówił, że spada ubóstwo w Polsce, co jest nieprawdą. Pani redaktor, to nie jest tak, że to jest nieprawdą. Jest nieprawdą, pani minister. Przypomnijmy, kiedy jakby mieliśmy kilkunastoprocentowe wskaźniki dotyczące ubóstwa w pierwszej kadencji. Po wprowadzeniu, i to są dane OECD, to nie są moje dane, ani pana premiera Kaczyńskiego. Ale mówimy o tym, co się do ubiegłego roku, pani minister. Po wprowadzeniu 500+, poziom jakby o ubóstwie w Polsce nie mówimy. Mówimy. Mamy rzeczywiście w pierwszej kadencji, proszę mi jakby pozwolić pokazanie tego na osi czasu. Mamy ubiegły rok i dwa lata temu, kiedy mamy kryzys energetyczny z jednej strony, mamy wojnę, jesteśmy po pandemii. Rzeczywiście mamy gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej, który jest podstawowym, i to znowu w raporcie OECD pani znajdzie, który jest podstawowym rzeczywiście, że ten wskaźnik ubóstwa znowu się w Polsce podniósł. To prawda. No dlaczego Jarosław Kaczyński mówi, że się zmniejszył? No ale bo jakby w skali naszych 8 lat mówimy, że on realnie się zmniejszył, jeżeli byśmy wzięli jako punkt startowy 2015. Ale czy to nie być bardziej precyzyjne, czy nie powinno być powiedziane, że jednak w porównaniu z ubiegłym rokiem to się zwiększa i w przedziale 0,17 lat, i w przedziale 18,64? No ale jeżeli weźmiemy przedział 2015-2023 i porównamy z poprzednim okresem 8-letnim, to ten poziom się naprawdę zmniejszył. No więc dlatego i realna odczuwalność, bo to jest też istotna sprawa. W czasie takich wypowiedzi my politycy rezonujemy naszymi spotkaniami. My je odbywamy, naprawdę nie rozmawiamy tylko z plakatów i z billboardów, tylko rozmawiamy z ludźmi w Stęszewach, w Kobylnicach, w Pobiedziskach czy w Kostrzynach i tam odpowiedź tych ludzi jest jedna. Nam dzisiaj żyje się lepiej. To nie jest tak, że jesteśmy zieloną wyspą. Nie, bo jest wiele do zrobienia. Są trudne warunki zewnętrzne, jest wojna, wiele się zmieniło w ciągu ostatnich miesięcy, ale realnie dochód rozporządzalny rodziny w Polsce się zwiększył. Więc to jest ten kierunek, który udało nam się wytyczyć w 2015 roku i którego się będziemy trzymać. Pani minister, i na koniec jeszcze chciałam zapytać panią, też osobiście panią jako Jadwigę Emilewicz. Czy pani uważa, że powinno zostać przywrócenie finansowania in vitro z budżetu państwa? To jest trudne pytanie, to jest kwestia osobistych pewnie naszych przekonań. Dlatego podkreślałam, że pytam panią. Ja nie uważam, wielokrotnie powtarzałam, nie uważam, że in vitro jest procedurą
Chciałabym się tu precyzyjnie wyrazić, ponieważ jest procedurą medyczną, ale nie jest terapią. Ono nie przywraca zdrowia. Jakby terapia, co robi terapia? Terapia wraca nas do zdrowia. Procedura in vitro nie sprawia, że kobieta, która ma kłopoty z płodnością... Znaczy sprawia, że kobieta może urodzić dziecko. Tak, ale nie sprawia, że kobieta, ale jaki która jest nie może... Cel? Żeby urodzić dziecko, prawda? Nie staje się płodna. Ja bym powiedziała tak, że wspierajmy dzisiaj, czy to ale jest pani podstawowa mi odpowiedziała rzecz. Na pytanie. Powinno nie się przywrócić, bo nie mam gotowej odpowiedzi na to. Nie ma pani zupełnie. Nie mam odpowiedzi gotowej. Uważam, że jest wiele innych procedur, które wokół ciąży, w opiece. No to państwo dobrze, pani minister, no to państwo przecież wydarzyć. Wprowadzili poprawa zdrowia prokreacyjnego w latach 2015-2022 i stworzyli państwo centra zdrowia prokreacyjnego w roku 2021. To rozumiem, że tak a propos innych metod. To ja tylko sięgnę znowu do statystyk. Lata 2013-16 dzięki refundacji in vitro w Polsce urodziło się 22 191 dzieci. Przez projekt Poprawa zdrowia prokreacyjnego, którą państwo wprowadzili i Centrów Zdrowia Prokreacyjnego, urodziło się w latach 21-22 413 dzieci. Mhm. O czym my rozmawiamy? Nie, rozmawiamy też o tym, pani redaktor, bo kiedy zaczynają się procedury in vitro, jak wiemy, prawda? My mamy dzisiaj bardzo mocno przesunięty wiek, kiedy się decydujemy na pierwsze dzieci. To chyba jest, jakby każdy lekarz nam powie, że z każdym rokiem, im później ta decyzja zapada, tym trudniej jest rzeczywiście zajść kobiecie w ciąży, więc ale to jest problem. Dane to redaktor. Są dane, fakty. Ale to są też fakty. Nie dyskutować. Ale to, co ja mówię, to też 22 fakty. 22 tysiące kontra 400. To są też fakty, o których ja mówię, że kiedy kobieta ma lat 25 czy 27, to jest większe prawdopodobieństwo zajścia w ciąży, niż kiedy ma lat 35 czy 40 i wtedy pojawia się pierwsza ciąża. Ale kobieta ciąża. Może więc podejmować decyzję o ciąży wtedy, kiedy jej się żywnie podoba. Oczywiście, że tak, ale warto, żebyśmy w debacie publicznej o tym również mówili, prawda? Nie, mówmy o tym, nie, że dzięki in vitro rodzi się więcej dzieci, pani redaktor. Ale to też są fakty, w ogóle generalnie o pewnym modelu społecznym, który albo promujemy, albo nie promujemy. I warto na niego również zwracać uwagę. Jadwiga Emilewicz, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję pani minister dziękuję za wizytę u nas w studio, a u państwa już za chwilę pani dr Anna Materska-Sosnowska. Zapraszam.